Witam was, moi drodzy, serdecznie, z tej strony Shiro. Ja jestem w sumie po tym maratonie z pierwszego odcinka. Właśnie zaczyna się robić ciemno. A nikt zapewne bazy nie pilnuje, no oczywiście, że nie. Czyli myślę, że może się zakończyć nasza przygoda już w tej chwili. W sumie na północy jest jakiś portal, to może się jeszcze zdążymy cofnąć, ale... Ale nie sądzę, żebyśmy zdążyli. W szczególności, że ten Jotun z zachodu jeszcze leci. I może być problemik. Szybko, 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 szybko. 2700. Oj, dobra, dostaję już po dupie. Szybko podróż, lecimy. Lecimy chronić. Dobra, chronimy to szybko. Te moby są naprawdę ciężkie. Znaczy, może one jakoś dużo obrażeń nie zadają, ale... To są tak irytujące. Dobrze, że przynajmniej jedna osoba jest na tyle inteligentna, żeby tutaj nam pomóc. Trzeba zacząć powoli jakieś bramy robić, bo naprawdę tu już jest nieciekawie. No i te 2000 teraz naszych duszyczek, które zdobyliśmy, w sumie to zainwestujemy w drzewko. Przynajmniej tak mi się wydaje. Więcej was matka nie miała, naprawdę. Paznokietki się przydadzą. Dobra. Przetrwaliśmy. Jedno na pewno co jeszcze zrobimy, to ulepszymy warsztat. Bo powiem wam, że rzeczy typu kilofy i tak dalej bardzo się przydają na dalsze podróże. Dzięki temu możemy sobie już bez problemu przerobić na srebrną siekierę, srebrny kilo. No i z kryształu niestety nie, bo nie mamy ametystu. W sumie to może nie było, nie była dobra inwestycja. Tu nasz koleżka jest całkowicie nieulepszony. Jeszcze musimy miecz naprawić. Dobra, trudno. Robimy trzy. Trzy poteczki. Zaraz będzie trzeba też jakiś armor może zrobić. Naprawiamy sobie nasze przedmioty. Dobra, to jest w sumie brand new. Czy ja mam kolejny level? Tak. Zwiększy pozyskiwane manę o 50%. Zachowaj manę przy zmianie broni, to nie. Lodu, ognia. To jest słabe. No nie, dobra, no to chyba kombinacja. Nie mamy innej opcji tego rozegrać. Aha, czyli tam jest Jotun. Dobra, znaleźli Jotuna. Prawda? Tak. Moi drodzy, mamy pierwszego Jotuna. Dobrze, że nasi przyjaciele tutaj go znaleźli. Czyli tak jak myślałem, że był na północy. To problem jest taki, że mamy dosyć słabo broń na tego Jotuna. Shit happens. Bram bijemy, ich bijemy. Widzę, że tu ktoś nam próbuje pomóc, ale... Dobra, wytankujemy to, chuj. Jakoś damy radę. Mam jeszcze jakieś potki, nie mam potek. Mam potki. To jest slipa, jeżeli chodzi o to HP. Dobra, ale pierwszy Jotun będzie pokonany. A nie, tak mi się wydaje, że go pokonamy. O ile ten koleżko nam pomoże, bo robi się nieciekawie tutaj pod tym względem. Dobra, odesłaliśmy go. Fajno, udało się. Mamy jakiś w sumie locik z nich.
Materiały, tu były materiały, dobra. Czyli nasz pierwszy jotun jest pokonany. To jest słabe, w sumie to się nie przydaje. Pewnie zauważyliście na mapce takie dziwne przejścia. Moi drodzy, dzięki temu możemy sobie dojść do ukrytego skarbu. O nie, chwały księżyc. Ja powiem wam szczerze, że jakoś nigdy nie byłem zwolennikiem tego. No jest ten skarb, dobra. I to poziom drugi. Napad leśniczy, eliksir dusz. Fajnie, tylko my nie mamy miejsca. A to już nie jest fajne. Czy to na Blood Moona by się przydało? Dobra, trudno. Eliksir dusz daje chyba duszę, prawda? Tego co pamiętam. Albo i nie. Albo i nie. Dobra, uprzamy to. Napar leczniczy, co on dawał? O, dobra, to jest spoko. Akurat zaraz będzie Blood Moonik. To jakoś sobie to przekombinujemy. No i na pewno musimy wrócić, żeby sobie naprawić nasze bronie. W ogóle ile jest graczy? Dwóch tylko? Serio? Tak, tylko nasza dwójka jest. A, no i mam 108 MS. No to się wcale nie dziwię, dlaczego jest taki problem. No i mamy od razu wbity poziom. Mana nam nie jest zbytnio potrzebna. W sumie to jest spoko. Jak w Dark Soulsach. Czego jeszcze potrzebowałem, żeby sobie zrobić ten mieczyk? Nic już nie potrzebuję. O, paznokcie Heldlinga. Albo miecz. Ostrze Sigin jest w sumie spoko. Ale powiem wam szczerze, że jest problematyczne, bo jak widzicie, każde z tych broni ma jakiś swój aspekt. Tak więc jeżeli na przykład będziemy walczyć z naszymi tymi ciemnymi mobkami, no to już ten sigil będzie słaby na nich. Herseer jest ogólnie takim dosyć uniwersalnym mieczem, może ma mniejsze DPS-y. Ale wiecie co, tak pomyślałem sobie, że w sumie walczyliśmy już z pierwszym jotunem, który był właśnie tego sigila. Więc możemy sobie zrobić jednak to ostrze Sigin. I tak chyba zrobimy, wiecie? No, tak zrobimy. Bo tu nam brakuje teraz ametystu, ale ametystu to my tak szybko się nie dorobimy niestety. Ametystu się nie dorobimy, bo nie mamy jak się dorobić w tej chwili. Ale ja przekażę trochę tych dusz. Musimy naprawić most na lodowe szczyty. Pytanie, gdzie one są? Tutaj są. I tu już zaraz będziemy szukać przejścia, moi drodzy, do... Utknąłem. Do Fernira. Fernir. Tak, to się przez Fry mówiło. Fernir. I tak patrzę, coś z odpornością na lód. Plus 3, plus 2, plus 3. A i tak nie mamy przędzy. Nie pamiętam, z czego się brało przędzy. Okej, okay, dobra. W sumie odblokowaliśmy gdzieś tutaj handlarza, tutaj w tym miejscu. Ale i tak nic z tym nie zrobimy, bo jest draka. Musimy się bronić. Musimy w ogóle naprawić w końcu jakiś nasz przychód pasywny. No, nie ma porównania. Amigo. Hasta la vista, baby, że tak powiem.
No. Tutaj to się teraz FPS-y porobiły. Znaczy FPS-y, DPS-y, nie FPS-y. FPS-y to masz, człowieku. Gdzie indziej. No i już niestety zaczynają się moby, które są naprawdę ciężkie. Dobra. Ktoś ulepszył chyba stanowisko, prawda? Pierścienie Heltinga już tam dropią. To też jest w sumie spoko, bo jest potrzebne do upgrade'owania naszych kolejnych broni, kolejnych wersji broni. Ta jeszcze wybucha. Ten Blood Moon. Fatalny. No, nie dostałem stuna, dobra. Biegnę. Nie wiem, czy zdążę ją zrespić. Chyba zdążę. Zdążę. W sumie nie straciliśmy aż na to, a zyskaliśmy trochę dusz. Ale tak jak powiedziałem, polecimy sobie w końcu gdzieś, gdzie są moby trudniejsze. Ale to nie tu chyba chciałem. Szczerze powiedziesz, tak, to jest plaża popiołu 260. To chyba same 260. Znaczy możemy już teoretycznie próbować. Tu jest 170. Tu możemy sobie sprzedawać surowce za dłuższe, a tu możemy sprzedawać bronie. To nam już niepotrzebne. A kilka dłuższe przyda. Ale nadal nie chodziło mi o tego kupca, powiem wam, tak osobiście. Ale jak czytamy ten złom, to przynajmniej nam się nie będzie robić pierdzielnik w ekwipunku. Więc to też jest jakiś profit dla nas. No, czy my damy radę na duże ognisko? Nie wiem. Spróbujemy. Próbujmy ich wykiwać trochę. Serio, jeszcze boss. No. A, bo jest zestunowany. Wracaj. Chyba się zbugował. Tak mi się wydaje, że on się zbugował. Ja też bym narzekał na to, nie, nie. W żaden sposób. Kurde, się odbugował, no. No i właśnie, jeżeli jest Blood Moon, to następnego dnia kreatingowy się nie pojawił, więc mamy spokój przed jedną nockę. Dobra, walimy go na pyrę znów. No, zdychaj. Dobra, umieraj. Umieraj, dobra. Zdechł pies. Zdechł pies. Tylko fajne jest tornado, bo możemy ich odpychać bez żadnego problemu. Tylko oni nas też mogą odpychać.
Hitla. Strzem Hitla? Serio? Będę musiał to... O kurde, dobra, problem. Będę musiał to wypikać. 15 minuta, dobra, będę pamiętał. YouTube tego nie przepuści, coś ty. A i znika ci przędza, no to już wiemy skąd to ci przędza. I musimy cofać się za chwilę, bo już nie mamy żadnego durability. Swój Niflheimu, dobra. Jak zwał, tak zwał. Jeden pies. Użyjemy tego. Weźmiemy eliksir zdrowia, bo w sumie to jest chyba lepsze. O, czy ja widzę ametyst? No nie o to mi chodziło, ale o to mi już na pewno chodziło. Ametyścik zawsze na propsie. No i coś mi zaczyna boleć gardło. A nie skończę dzisiaj nagrywki, dopóki tego nie przejdziemy z nowym przyjacielem, albo nie przegramy. Dobra, tu już więcej ametystu chyba nie ma. Chyba, że tu, po tej stronie. Ale chyba nie. Dobra. Skoro tu już nic nie ma, o tu jest jeszcze... Akwamaryn. To jest w sumie spoko. Zbieramy to do końca. Musimy ulepszyć ten miecz jak najszybciej. Dobra, tu już nic nie ma. To uciekamy stąd. Sayonara. O, akwamaryn znów. Jakiego nie zauważyłem, tego nie wiem. Czy ja mam durability na ten kamp? Chyba będę miał. W sumie kilka mobów tylko. Nie to tych słabych. Ale już dalej chyba raczej nie pójdziemy. No i potrzeba zrobić jednak jeszcze te bramy. Jotun się pojawił. Nie zauważyłem tego. To zużyjemy. Czym jest zaczarowany potykacz? Nie wiem, ale zaraz się dowiemy. A, to jest to. To jest głupie. Nie lubię tego. Jakaś runka nam jeszcze doleciała. Jakiś teleporcik może, maybe. Maybe not. No to lipa. Przejdźmy tędy. Tyle dobrze, że te Jotuny nas dzisiaj nie będą... Nie Jotuny, tylko Helsingowie nas nie będą trapić. Kamyczki i inne tego typu śmieci. Cholera, jeszcze wilkołak, naprawdę? Zmieniło mi miecz ten słaby. O, dobra, jest teleport. Jest handlarz! No, żeś poleciał! W ogóle tak, moi drodzy, pomyślałem, że niedługo grudzień, zaraz styczeń, luty, wychodzi Dying Light 2. Można by było sobie coś zagrać. W ogóle może zrobimy Dying Light'a 100%? Jedyneczkę przed premierą dwójki. Co by na to? Taka luźna propozycja. Żeby te MS-y jeszcze były lepsze. Dobra, co tu masz?
O tak. Esencje kływilkołaka, w sumie nie. O nie. Nic dobrego. Ale wracamy. Wracamy, bo musimy się naprawić. I poszukać Jotuna. Poszukamy tego Jotunka. I może coś w końcu ulepszymy, co wy na to? Może nawet nie będziemy musieli naprawiać w ten sposób? Ostrze Sigyn. Dwójka. Paznokcie Heltinga, naprawdę? Jeszcze cztery sztuki. No nie mamy jak tego zrobić. A tu nie widzę żadnego kupca. A czy tam nie było paznokci Heltinga? Jeszcze sprawdzimy na szybko. Zobaczmy, czy tam nie było. A, to nie tu było, to było tu. Lepiej sprawdzić, żeby potem sobie nie pluć w brodę. Nie miałeś paznokci? Nie miałeś paznokci, prawda? Nie. To pewnie ten tutaj handlarz, a w sumie jest na innym... On jest na innym terytorium. Co można próbować? Co masz, przyjacielu? No, ale nie masz tego, co chciałem. Jezu, serio? Czyli to trzeba szukać na tym biomie. O, ale tu koleżka nam jeszcze też odkrył kolejny biom. No, idź, idź, idź. Ja wiem, że tu jest wydarzenie obok. Nie, chuj, nie, dziadu. Ale potrzebujemy lepszego miecza, no bez tego to będzie lipa. To jest gorąco. No i to jest granat, co nie możemy zrobić coś sobie na... Na ogień, ale... Nie no, to nam się w tej chwili nie przyda. O, może nie, jednak nie. No to, moi drodzy, jesteśmy w kropce. Jesteśmy w kropce. Mają pukawkę jeszcze, no już wystygła nawet. Serio, coś mnie jakoś gardło boli? Będę chory, czy jak? Co z tymi runami? Kombinacje ataków dają 30% szans na wygenerowanie magicznych pocisków, które wyszukują wrogów i zadają średnie obrażenia fizyczne. Spoko. Zmniejsza koszt naprawy wyposażenia, to jest zajebiste. Mamy 50% mniej, zajebiście, super. Dobra, no to teraz przynajmniej nie będę żałował tych dusz na naprawę. Jednak to jest 65, ale byłoby 130. To już jest sporo. Dobra, tego nie musimy naprawiać. Ale ten miecz to my zmieńmy, proszę. Jedyneczka. Przydałyby się nam te paznokcie. Dobra, zróbmy sobie siekierę z kryształu i kielę z kryształu. Bo czym mamy wyższy poziom narzędzi, tym więcej zbieramy surowcy. Już są miksturki odporności. Dobra. Nie będą nam potrzebne. Zobaczymy, co my potrzebujemy w ogóle na następny poziom pancerza. W sumie mamy wszystko oprócz szczeciny dzika. Aha, to jednak dziki będą potrzebne. Albo i nie. Esencja z cisu. Złote rogi są potrzebne już do craftingu. Ten albo ten. Więc skończymy pewnie na tym. Albo na tym. Przyjacielu, ale po co się to ulepszył w tej chwili? Ses
eskortu. Dobra, i tak nic z tym nie zrobimy, więc idziemy. Może weźmiemy jakiegoś jeszcze questa. Bo ogólnie mamy tutaj questy. Tylko one były na tablicy chyba. Zestaw do przetrwania. Buty Norn. Nie pamiętam dokładnie, jak działają te questy, ale zaraz zobaczymy. I to jest tu. Tam się nie przedostaniemy w żaden sposób. Dobra, ale wiecie co, zanim my to zaczniemy... A tuż nasz przyjaciel to porobił, a to przepraszam. Dobra, to tak naprawdę my tu lamimy, nie on. Ale potraktujcie to jako taki w sumie początek tej naszej rozgrywki. Bo powiem wam, że ja też zbytnio nie ogarniam tego. Tu nie ma. Dobra, pójdziemy tędy. Bo widać, że jeszcze wschód nie jest w ogóle odkryty przez nas. Tylko to nie o to, kurwa, pewnie się zbliża. Powoli. O wilku mowa, czy o dziku mowa. Chodźcie, dziki. Szczecinki dzika. Akurat tam wpadną. A już nie kojarzyłem, gdzie te dziki były. No, już teraz ładnie nam wszystko idzie. Teraz ukły wilkołaka. I co tutaj będzie? Co my tu spotkamy? Na pewno nie Jotuna, bo Jotun na zachodzie gdzieś siedzi. Ale to zawsze na propcie, bo to są w sumie darmowe narzędzia. Twór narzędzia, surowce. Zbieramy tą, trochę dłuższy. Znów spoko, darmowa surka. No, czemu nie bierzesz tej duszy? Wyzwagowałaś? Będę musiał w sumie te surowce im chyba odłożyć. Żeby mogli również korzystać z nich. Znaczy w sumie ten kolega, który z nami gra. Dobra, zrobimy sobie od razu tego kampa. W sumie tak mam po drodze, to tam darmowa skrzynia, można powiedzieć. O ile się tam nie ogarnie. Nie zdążył się ogarnąć, biedny. Piernie mrocznych elfów. O, zimowy biomek. Zimowy biomek, ale my to raczej na niego nie wejdziemy, bo zaraz do nas zniemy. Tu szafiry są. Jest jakiś cooldown? No, już by razem, spokojnie grą, spokój się. Dajmy sobie jakieś błogosławieństwo jeszcze przy okazji. Ognia i efektywność lodu, no to raczej nie. To czy to? Dobra, będziemy ogłuszenie. Czasem się może przydać. I myślę, że w następnym odcinku od razu polecimy na Jotuna. Bo już widzę, że zbliża się 30 minut naszej rozgrywki. O fuck, zapomniałem o tym. No dobra. Nie wiem, czy zdążymy tam dojść, cholera. O ile tu nie będzie gór, a są góry, no to dobra. Chyba się nie wyrobię. Ewidentnie się nie wyrobię. Biegnę. Dobra, będziecie mieć troszeczkę dłuższy odcinek, przynajmniej o tą noc, ale po tej nocy się już żegnamy i zaraz będzie trzeci. Nagrywany.
Lecę, podwijam kiece i lecę. Dobra, lecę. W sumie tutaj jest coś takiego jak portal scroll. No i paznokcie przy okazji. Tak, dobra, spoko. To mogę ich bić. Mogę ich napierdzielać wręcz za te paznokcie. Za paznokcie zrobię wszystko. Jakkolwiek to brzmi. Dobra. Gin, ziemniaku. I zaraz ulepszamy miecz na trójeczkę. I wtedy już chyba zaraz nam padnie nowy bonus z tego miecza. I trochę posmyramy. Nic nie wypadło. Żaden paznokieć. O Jezu, ile na bocie ich jest. No ej, dobra. Paliśmy, ale też mocno jesteśmy po dupie. Dobra, moi drodzy, ale już w tej chwili się z wami żegnam. Dzięki wielkie, grał do was Shiro i do zobaczenia już w trzecim odcinku naszego Tribe of Midgard. Trzymajcie się. Hej, hej!